Pozwólcie, że przypomnę wam jedną pewną znaną historię. Ona jest zapisana w Ewangelii Łukasza. I ewangelista Łukasz w 4 rozdziale napisał takie oto sprawozdanie. A Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień sabatu do synagogi i wstał, aby czytać. Co było dalej? Tak, przeczytał, co miał przeczytać. Następnie jest powiedziane, że kiedy to wszystko przeczytał, no to co zrobił? Zamknął, usiadł. I teraz jest najważniejszy moment tego sprawozdania. No właśnie, tu jest problem. Bo wasze oczy są zwrócone na kogo? No na mnie w tym wypadku, bo dzisiaj na planie usługiwania ja jestem. Gdyby tu był Chrystus, no to wiecie, to byśmy mieli dopiero niespodziankę, gdybyśmy bezpośrednio z Jego ust mogli usłyszeć Słowo Boże. I dlatego też lubię zawsze rozpoczynać to moje krótkie wystąpienie tym przypomnieniem z Ewangelii Łukasza, to też jest zapisane w innych miejscach, oczy wszystkich były wpatrzone w Niego. I na pewno ci, którzy siedzieli, zastanawiali się, co ten Jezus Chrystus nam w tej synagodze w tamtym czasie powie. I na pewno wy się też zastanawiacie, co też brat usługujący dzisiaj będzie wam chciał powiedzieć. No bo to was zaskoczę, że nic nowego wam nie powiem. A wiecie, dlaczego wam nic nowego nie powiem? No, kto pamięta z pierwszej części? Na tej sali siedzą jacy ludzie, którzy wszystko wiedzą i wszystko znają, więc niczym się ich nie da zaskoczyć. Więc ja was nie będę niczym zaskakiwał, ale wspólnie razem, moi drodzy, zaproszę was w pewną podróż. Oczywiście ta podróż, jak sami już na pewno domyślacie się po przeczytaniu tekstu wprowadzającego, to będzie podróż do czasów Jozuego. I jeśli chcecie ze mną śledzić, to zapraszam do księgi Jozuego. I tam oczywiście w księdze Jozuego przyjrzymy się pewnemu bardzo ciekawemu wydarzeniu. Wy to wydarzenie doskonale znacie. Podejrzewam, że wielokrotnie na ten temat słuchaliście, może i też sami czytaliście. Ale ja pozwolę sobie to wydarzenie ująć troszeczkę w inny sposób, zwrócić uwagę może na to, co nie zawsze w tym wydarzeniu my uwagę zwracamy. Rozdział 1 i wers 9 pozwolę sobie przypomnieć jeszcze raz. Mianowicie pisze tam tak. Czy nie nakazałem ci, bądź mocny i odważny, nie lękaj się i nie trwóż się, gdyż Pan twój Bóg jest z tobą, i wszędzie, dokądkolwiek, pójdziesz. Moje pytanie jest takie. Do kogo ten tekst jest skierowany? Źle. Zła odpowiedź. Jeszcze raz. Do kogo ten tekst jest skierowany? Dziękuję bardzo. Ten tekst jest aktualny w każdym czasie i w każdym miejscu, a szczególnie dzisiaj, w czasie, w którym my żyjemy. Obietnica Boża się nie zmienia, jest aktualna cały czas. I teraz do czego to mówię? Mówię to do tego, że kiedy otworzymy drugi rozdział, znaczy przesuniemy się do drugiego rozdziału, tam mamy taką ciekawą wzmiankę w wersecie 1. Tam jest powiedziane tak. Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z Szytim dwóch szpiegów, mówiąc, idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli więc i weszli do domu pewnej kobiety wszetecznej imieniem Rahab i tam odpoczęli. W związku z tym tekstem, który przed momentem przypomniałem z 1:9, pojawia się takie bardzo ciekawe pytanie. No to po co tych zwiadowców tam Jozue wysyłał, skoro Bóg go zapewnił, że będzie z nim i nas zapewnia, będzie z nami zawsze i wszędzie. Zastanawialiście się nad tym kiedyś? I jakie wnioski? Bo to powiedziałem, będzie wspólne studium, nie kazanie, żebyście też nad to mieli wzgląd.
Dziękuję, bracie, za tą myśl. I tu jest troszeczkę takie inne spojrzenie na tą całą sytuację, którą znacie. I pozwólcie, że wspólnie razem ją tak szybciutko przeanalizujemy. Te najgłówniejsze myśli tylko poruszymy. Moi drodzy, wiersz drugi mówi tak. Dwaj zwiadowcy weszli do kogo? Tak, to wiemy, ale do kogo konkretnie? Do Rahab. A my wiemy dokładnie, że Rahab jest ujęta, moi drodzy, w jakim rodowodzie? Ciekawe, nie? Wiemy, jaką profesją ta niewiasta się trudniła, ale nie o tej profesji będziemy mówić. Pytanie moje, moi drodzy, jest takie. Dlaczego ci zwiadowcy weszli do niej, a nie do kogo innego? Nie. Bliżej? Dzisiaj, jak szukamy informacji, gdzie idziemy? Właśnie. A wtedy gdzie się chodziło? No tam. To była informacja z całego rejonu i z całego, że tak powiem, miejsca. Dlatego, że różne informacje w tym miejscu miały punkt kulminacyjny. Idźmy dalej, bo mamy czasu niewiele, a tylko chciałem skoncentrować się na tych głównych myślach, które ta historia oczywiście pokazuje. Czyli jak brat wspomniał, w pewnym sensie to wysłanie tych ludzi mogłoby się nam wydawać niekoniecznie uzasadnione. Ale wiecie, Bóg jest takim Bogiem, że my Go nieraz nie do końca rozumiemy i w związku z tym Pan Bóg w tej całej historii ukazuje swoją specyfikę i swoje, nieraz to nazywam takie poczucie humoru, ale swój plan. Bóg w każdej sytuacji ma swój plan i w każdej sytuacji ten plan realizuje i nieraz przez takich ludzi, którzy by nam się wydawało, no co nie mają wspólnego z Panem Bogiem, a tym bardziej z Jego planem. I czytajmy szybciutko werset od 3 do 6. Wtedy posłał król Jerycha do Rahab, mówiąc, wyprowadź mężczyzn, którzy przyszli do ciebie i weszli do twego domu, bo przyszli, by przeszpiegować tę ziemię. A kobieta wzięła obu tych mężczyzn, ukryła ich i powiedziała, prawdą jest, że przyszli do mnie mężczyźni, ale nie wiem skąd przybyli. A gdy zamykano bramę, o zmierzchu mężczyźni ci wyszli, lecz nie wiem dokąd poszli, gońcie ich i szybko to ich dościgniecie. I 6 werset mówi tak. A ona wyprowadziła ich na dach i tam przykryła ich łodygami lnu, które miała rozłożone na dachu. I drodzy, moi drodzy, pytanie jest tego rodzaju. Obywatelka kraju, do której przyszli szpiedzy, co powinna zrobić? No właśnie. Teoretycznie powinna ich wydać. No więc powstaje pytanie, no to dlaczego ich nie wydała? No, jakie macie myśli? Dlaczego ich nie wydała? No przecież powinna wydać, no tym bardziej, że wrogowie, nie? My za chwilę na to pytanie odpowiedź będzie w kolejnym tekście, ale dlaczego ich nie wydała? A, to adwentowa odpowiedź. Adwentowa. O. A ja wam powiem na końcu tego naszego krótkiego studium, po co w ogóle tą historię poruszamy. Czytajmy dalej. Tam była ręka. Nie wiem, czy brat się zgłaszał? Nie. Czytajmy dalej tę historię. I werset 9, moi drodzy, mówi tak. I powiedziała do tych mężczyzn. Wiem, to co siostra mówiła. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, bo wasz strach spadł na nas i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. To jest ciekawe sformułowanie. Wszyscy mieszkańcy drżą przed... O, to tak bliżej prawdy, no bo cóż ten Izrael bez Boga znaczył? No nic. I my bez Boga na dzień dzisiejszy też nic nie znaczymy. Choć w cudzysłowie dodam, niektórym się wydaje, że są bogami, ale to już pomijając ten fakt. I przejdźmy, moi drodzy, dalej, bo kiedy werset 12 czytamy, tam jest powiedziane tak, nic nie ma za darmo w tym życiu, nie? Ja was schowałam, ale 12 werset mówi tak. Przysięgnijcie mi więc teraz... Na Pana proszę, że jak ja okazałam wam miłosierdzie, tak i wy okażecie miłosierdzie domowi mego ojca i dacie mi oczywiście pewny znak. Wiemy o co chodzi, więc ja tego nie poruszam, ale przejdę do, moi drodzy, wersetu 14, bo on jest bardzo ciekawy. Mężczyźni odpowiedzieli jej, naszym życiem ręczymy za wasze życie, jeśli nie wydacie tej naszej sprawy, a gdy Pan da
wam tę ziemię, okażemy ci miłosierdzie i wierność. Myśmy trochę w pierwszej części na ten temat mówili, co to jest ta miłosierdzie i co to jest w praktyce ta wierność. Moi drodzy, został zawarty pewien układ. I w tym układzie występuje kto? No, Rahab i przedstawiciele kogo? Izraela, czyli w danym momencie przedstawiciele Jozuego, no bo on tych szpiegów tam wysyłał. I teraz idziemy do wiersza 19. I wersze 19 mówi taką myśl. Jeśli bowiem ktoś wyjdzie z drzwi twego domu, jego krew spadnie na jego głowę, a my będziemy bez winy, ale za przelanie krwi każdego w twoim domu, jeśli dotknie go czyjaś ręka, my poniesiemy winę. Co jest w tym układzie? No bo wiecie, układ był zawarty między jednym a drugą stroną. Ci zapewniają, że... Ale pod jakim warunkiem? Zgadza się. Ten układ był, że tak powiem, zawarty ustnie, no bo nikt tego na papierze nie spisywał. I w związku z tym zobaczymy, co dzieje się dalej. Była to pewna, moi drodzy, informacja dla obu stron. Ci zapewniają życie, ci zapewniają, że tak powiem, bezpieczeństwo w konkretnym miejscu. W konkretnym miejscu, bo to też jest ważne, abyśmy o tym pamiętali. I teraz, kiedy przejdziemy do rozdziału 3 i do wersetu 5, mamy tam taką myśl. A Jozue powiedział do ludu: poświęćcie się, bo jutro Pan uczyni wśród was cuda. Czyli pewna taka myśl powstaje. Aby mógł zaistnieć cud, to muszą być też pewne warunki. Zgadza się. Dlatego nie przedstawiam tej historii szczegółowo, bo my wiemy, jakie warunki musiały zaistnieć, żeby to, co nazywało się Jerychem, przestało być w ogóle Jerychem. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. My mówimy o tym, że aby pewne cuda zaistniały, muszą być spełnione dane warunki. I teraz przeskoczmy tak dosyć szybko do rozdziału 6. I w 6 rozdziale mamy, moi drodzy, taką ciekawą wzmiankę w wersecie 1. Mianowicie pisze tam tak. A Jerycho było obwarowane i zamknięte przed Izraelitami. Nikt z niego nie wychodził, ani do niego nie wchodził. Czyli inaczej mówiąc, miejsce, które, no, jakbyśmy to nazwali, to jest raz nie do zdobycia, oblężone, słusznie, czyli ani nie można było wejść, ani nie można było wyjść. Ale jak wcześniej czytaliśmy, wszyscy byli w czym? W strachu i w napięciu, co też się wydarzy. My wiemy, co się wydarzyło, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Moi drodzy, podsumujmy na ten moment to, cośmy do tej pory powiedzieli. Na samym początku powiedziałem, że Bóg posługuje się metodami i osobami, które z punktu naszego wydawałyby się trochę dziwne i nie na miejscu. Ale Bóg jest Bogiem, jak to mówią, jak to nieraz mówimy, dziwnym dla naszego i w naszym pojęciu. Ale Bóg, kiedy realizuje swój plan, to ten plan jest zrealizowany jak? Perfekcyjnie i do końca i doskonale. Choć z naszego punktu nieraz ten plan wydaje się jaki? No taki trochę dziwny. Panie Boże, no jakoś tak to nie po naszemu, ale Słowo Boże wyraźnie mówi, że Boże plany i Boże zamierzenia, jak siostra powiedziała, spełniają się w 100%. I teraz mamy rozdział 6 i werset 1 czytaliśmy, że to Jerycho było, można powiedzieć, znaczy nie można powiedzieć, ale trzeba powiedzieć, było strefą jaką? Zamkniętą, takiego byśmy dzisiaj sformułowania użyli. Tak, niech, bracie, będzie, niech będzie zapuszkowana. Ale stało się tak, że w końcu to, o czym Jozue mówił, ten cud się wydarzył. I my, kiedy w rozdziale 6 popatrzymy na pewne sprawozdanie, wiersz 22 i 23, to tam jest taka ciekawa myśl. Posłuchajcie. Poszli więc młodzieńcy, którzy dokonywali zwiadu tej ziemi. Zwróćcie uwagę na kolejność zdarzeń. Poszli więc młodzieńcy, którzy dokonywali zwiadu tej ziemi. Ilu ich było? Dobrze.
i wyprowadzili Rahab. I teraz to, co jest bardzo ciekawe, i to niebawem będziemy podsumowywać to krótkie studium. I zwróćcie uwagę teraz na to, co Księga Jozuego sprawozdaje. I wyprowadzili Rahab, teraz tak, jej ojca, jej matkę, braci oraz wszystkich, którzy do niej należeli, całą jej rodzinę, tak, i zostawili ich poza obozem izraelskim. I 24 i 23 to w sumie wystarczy. I w związku z tym, moi drodzy, powstaje pewne zasadnicze pytanie. Co ta, czy może inaczej, jaką historię wam przypomina ta historia, o której my dzisiaj mówimy w tym momencie? O, dziękuję za tą odpowiedź. Wiecie, i teraz podsumowanie, bo powiedziałem, nie będziemy nic dłużej, powiem, mówimy krótko, zwięźlej na temat. I teraz jest podsumowanie tego wszystkiego. Kiedy Lot dowiedział się, że Sodoma i Gomora będzie zniszczona, to co zrobił? To też negocjował. Ale jak już się negocjacje skończyły, to co zrobił? Też. Poszedł do kogo? No poszedł do swoich najbliższych. I kiedy im mówił, że mają uciekać, to jaka była ich reakcja? My to czytamy. Myśleli, że coś z tym naszym tatą jest tak chyba nie w porządku. No bo my tu mamy takie bogate plany, takie bogate zamierzenia. On tu mówi, że ma być Sodoma i Gomora. No w ogóle nie ma, o czym on w ogóle mówi. I do czego zmierzam? Zmierzam do finału tego naszego krótkiego studium, a ten finał jest, moi drodzy, bardzo ciekawą kwestią na dzień dzisiejszy. Jak powiedziałem, dzisiaj co jest najcenniejsze? Też. No, strzelajcie. Najcenniejsza jest informacja. Informacja. Dzisiaj informacja jest cenniejsza od wielu rzeczy, które by się wydawało, że są najcenniejsze. I w tej historii, którą pozwoliłem sobie wspólnie z wami przypomnieć, jest bardzo ciekawa myśl. Moi drodzy, jakbyście mieli w rodzinie taką Rahab, załóżmy, no i taka Rahab przychodzi do was i mówi wam, słuchaj, jak przyjdziesz do mnie do domu, to przeżyjesz, a jak nie przyjdziesz, to zginiesz. Jak reagujecie? No, nie bardzo do domu, nie? Słusznie. Ale jak reagujecie? A ta informacja od tej osoby jest informacją życia i śmierci. Bóg posługuje się dziwnymi osobami, które przekazują informację życia i śmierci. I w związku z tym, w przypadku Lota, informacja też była życie i śmierć. No ale Lot był wiarygodny? Był? A Rahab? No, a właśnie. O, siostra, widzę, tak po adwentowemu mówi, słusznie. Bo do czego zmierzam? Moi drodzy, bo my studiujemy pewną historię. Ale załóżmy, jest dzisiaj 5 sierpnia. Jest godzina 15 po południu, jecie sobie obiad sobotni. I przychodzi brat do was i mówi, słuchaj, jak nie wyjdziesz z tego domu, to zginiesz. I co wy robicie? No to od razu zapytacie, skąd ty to wiesz? No to jest taka reakcja, skąd ty to wiesz? Ale jak tego brata odbieracie? I zaraz wam powiem, po co ten przykład wam daję. Bo to się wiąże z tym naszym poselstwem, o którym my cały czas mówimy. Moi drodzy, bo tak jak powiedziałem, ogólnie w tej historii zawsze zwraca się uwagę na Jerycho, ale nigdy się nie zwraca uwagi na ten fakt, w jaki sposób Rahab informację sprzedała, żeby ją kupiono i żeby się wszyscy w tym domu znaleźli. I to jest pewnego rodzaju tajemnica, bo Bóg posłużył się tą osobą, żeby uratować kogo? Nie tylko, ale wszystkich, którzy chcą. O, dziękuję bardzo. Wszystkim, którzy chcą. I nawiązując do czasów dzisiejszych, my, moi drodzy, jako,
jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego co głosimy? To wiem. Ewangelię na, nie na nawrócenie, ale Ewangelię na życie, tylko na tych, którzy chcą. A, bracie chcą, na wszystkich chcą, kto nie chce. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, co jest dzisiaj najcenniejsze? Najcenniejsza jest informacja. I w związku z tą informacją, to my jako Kościół co mamy? Mamy informację, a ta informacja decyduje o czym? O życiu wiecznym albo o wiecznej? Właśnie. I to, co jest zastanawiające, bo kiedy Jezus Chrystus odchodził z tej ziemi, co powiedział? Że posyłam wam, który co zrobi? No przekona. No, ale zanim przekona, to co? No trzy rzeczy są. Popatrzcie się, no to może. A kiedy Duch Święty przyjdzie, to co? Przekona? O, zgadza się. I tak jak wspomniałem, jeszcze zanim zakończę, to jeszcze 25 werset pozwolę sobie odczytać. Jozue zachował przy życiu nierządnicę Rahab, dom jej ojca i wszystko, co do niej należało, zamieszkała pośród Izraela aż do dnia dzisiejszego, gdyż ukryła szpiegów, których wysłał Jozue, aby zbadali Jerycho. Dziwne, nie? Dziwny ten Bóg. I dziwną osobą się posłużył. Ale jednak co zrobił? Swój plan wykonał. I w związku z tym, sumując to krótkie rozważanie, takie pytanie się rodzi, które jest cały czas aktualne. W jaki sposób Rahab, jakiego, może inaczej, jakiego sposobu użyła Rahab, aby przekonała tych swoich najbliższych, żeby przyszli do niej? To jest takie jedno pytanie, które się rodzi. A drugie pytanie to jest, które jest na dzień dzisiejszy. Bo jak powiedziałem wcześniej, Duch Święty jest tym, który co robi? Przekonuje. A my jesteśmy tymi, którzy co robią? Czyli mają informację. Informacja jest bezcenna na dzień dzisiejszy. A informacja zawarta jest gdzie? W Słowie Bożym. I podsumowując to krótkie studium. Może nie użyję tego słowa, jakie jest nasze zadanie, bo to tak, wiecie, zadanie to tak od razu poważnie brzmi. Ale naszym przywilejem, do którego Pan Bóg nas powołał, jest umiejętne sprzedanie informacji o zbawieniu, aby Duch Święty mógł dokończyć resztę. My kogoś przekonamy, ale co możemy zrobić? I robimy. Podajemy informację. A informacja jest bezcenna, tym bardziej, że informacja dotyczy zbawienia. Także, drodzy braterstwo, życzę sobie i wam, abyśmy w umiejętny sposób tą informację sprzedawali, oczywiście w cudzysłowie, bo zbawienie jest darmo z łaski, ale umiejętna sprzedaż informacji pozwala, aby Duch Pański mógł resztę za nas zrobić. Tego wam życzę i sobie. Amen.